Panie prezydencie, to szybciutko teraz pytania jeszcze przekazane przez czytelników bydgoskich gazet. Parę ich jeszcze zostało, także proszę o szybkie odpowiedzi. Czy w Fordonie może powstać strzeżone kąpielisko na Wiśle? Według mnie nie może, nie tylko według mnie. Wisła jest po pierwsze bardzo niebezpieczną rzeką. Ja nie chciałbym, żeby moje dzieci, choć doskonale pływają, tam się kąpały. Ale to nie chodzi nie tylko o bezpieczeństwo, ale twierdzę, że byłoby bardzo trudno to bezpieczeństwo zapewnić. Kto Wisłę widzi, jak ona się zmienia, jakie są wiry, to myślę, że to rozumie. Ale przede wszystkim chodzi tutaj także o jakość wody, bo publiczne kąpielisko musi mieć odpowiednią jakość czystości wody. Bydgoszczy, Brda, jest już dzisiaj rzeką czystą do tego stopnia, że mniej więcej do Śródmieścia i może trochę dalej, można się już w niej kąpać. Takie są dane, które sanepid nam przedstawia. W drugiej części jednak rzeki, jeszcze niedokończone sprawy związane z uregulowaniem ścieków, uregulowaniem już nie przemysłowych, ale na przykład z wód deszczowych, powodują, że woda jeszcze nie nadaje się do kąpieli. Liczę, bo ten proces przesuwania się czystości przesuwa się właśnie w stronę ujścia Brdy. Także skoro Brda jeszcze nie nadaje się, to Wisła na pewno jest rzeką bardziej zanieczyszczoną i w tym momencie jakby nie wierzę, żeby sanepid mógł wydać pozytywną opinię. Mamy pewien pomysł, mamy przygotowaną, czy w tej chwili jest przygotowana pewna koncepcja, która ma być przede wszystkim dedykowana do mieszkańców Fordonu. Myślę, że spora część z Państwa była, ale i równie spora nie była jeszcze w Brdyujściu, tam gdzie jest tor regatowy, który tak naprawdę przez sportowców jest wykorzystywany w kilka weekendów na zawody. W ciągu tygodnia sporo z nich trenuje. Nawet tutaj jadąc w tej chwili wstąpiliśmy. Około 20 dzieci w klubie Astoria uczy się pływać na kajakach i mam nadzieję, że będziemy takimi mistrzami sportu, jakich dzisiaj mamy w postaci mistrza świata czy wicemistrzyni olimpijskiej. Ale w tym wieku właśnie 10 lat się zaczyna. Tam chcemy w ramach tego projektu, na który liczę, że 50% uzyskamy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, stworzyć pewną przestrzeń do rekreacji, teren, gdzie będzie można się trochę poopalać, gdzie będzie można skorzystać z atrakcji związanych z wodą, a docelowo, gdy ten obszar może za 2, może za 3, może za 5 lat będzie wodą czystą do kąpieli, stworzyć tam bezpieczne kąpielisko. Takie plany dzisiaj już chcemy wdrożyć. Co do czystości wody, to nie obiecuję, ale to jest także proces, myślę, nie dalej niż 2-3-letni. Wówczas tam by było bezpieczne kąpielisko dla tych, którzy chcieliby z tego korzystać. Tam także chcemy umieścić wypożyczalnię kajaków, wypożyczalnię rowerów wodnych, po to, aby można było z tego akwenu bardzo pięknego korzystać. Kolejne pytanie. Czy powstanie ścieżka rowerowo-piesza z centrum miasta do Ostromecka? Taka ścieżka praktycznie cała jest. Oczywiście biegnie od dworca Zygmunta Augusta, Kamienną, później gdzieś tam przebija się do Fordońskiej, ale to są w niektórych obszarach miejsca, gdzie jest i chodnik, i ścieżka rowerowa jednocześnie. Wzdłuż Fordońskiej będzie realizowana, jak dobrze pamiętam, w tym roku. Generalnie znaczną część środków tegorocznego budżetu przeznaczamy na ścieżki rowerowe. Praktycznie ilość tych ścieżek po tych inwestycjach tegorocznych zwiększy się o około 50%. Chcemy, tak jak zachęcamy wszystkich do korzystania z transportu publicznego, tak chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców, czy dojeżdżało do pracy, czy po pracy, mogło korzystać z bezpiecznych ścieżek rowerowych do rekreacji. Także dotarcie to jest możliwe już praktycznie dzisiaj. Czy IKEA zbuduje swój market przy ulicy Fordońskiej? Jeśli nie, to czy miasto przebuduje pobliskie skrzyżowanie na własny koszt? IKEA, temat już z brodą powoli. Wszyscy, myślę, chcielibyśmy, aby sklep tej sieci w naszym mieście powstał. IKEA jest właścicielem tych gruntów. IKEA także ma pozwolenie na budowę tego obiektu. Ma pozwolenie na przebudowę węzła i jeszcze trzecie pozwolenie chyba na jakieś sprawy związane z infrastrukturą. Te wszystkie pozwolenia są nadal aktualne i tu współpracujemy z IKEA, aby one nie przedawniły się. W
tej chwili to jest tak jak przy każdej inwestycji prywatnej, komercyjnej. To jest decyzja właścicieli, czy biznes im się opłaca, czy nie opłaca. Jak im się opłaca, sklep wybudują. Jak się nie opłaca, nie wybudują. Z naszej strony, to zapewniam, nie ma żadnego zaniedbania. Mamy kontakt telefoniczny. Jeżeli ktoś od tegoż inwestora chce z nami porozmawiać, czy albo bezpośrednio ze mną się spotyka, albo z prezydentem dzisiaj nieobecnym Markowskim, ale jest to czysto biznesowa dzisiaj decyzja. Szefów, którzy nawet nie są w Polsce, tylko są pewnie w Szwecji, albo może jeszcze w innym kraju, nie wiem, jaka jest struktura właścicielska. Także co z naszej strony, w sensie pomocy udostępnienia, współpracy ze służbami administracji budowlanej, czy z drogowcami, jest wszystko dopięte, ale decyzji z ich strony nie ma, ale też nie ma decyzji z rezygnacji, bo nawet, i to jest dobry dla mnie sygnał, pewne prace są wykonywane, a więc choćby po to, aby pozwolenie na budowę nie utraciło ważność, trzeba prace pewne kontynuować, które kosztują kilkaset tysięcy, niekiedy ponad milion, więc wydawanie tych pieniędzy w tym celu to jest dla mnie utwierdzenie, że jest to decyzja poważnie rozpatrywana. Czy jest w planach budowa ulicy Rydygiera, łączącej ulicę Twardzickiego z ulicą Matki Teresy z Kalkuty, która odciążyłaby ulicę Akademicką? Ulicę jaką? Akademicką by odciążyła. Ja rozumiem. Połączenie sprawne Fordonu z centrum jest bardzo ważne i dzisiaj niedostateczne. O ile trasa uniwersytecka, myślę, w dużej części rozwiąże problem komunikacji północ-południe, o tyle wschód-zachód, to są ciągłe, duże problemy i razem z budową tramwaju do Fordonu pewien fragment ulicy Akademickiej zostanie jej standard podniesiony do drogi 2+2. Wyzwaniem jest dalszym naszym skomunikowanie i przebicie się do centrum. Możemy rozpatrywać 3 Armii Krajowej, ale dopóki nie ma obwodnicy, to niewiele to pomoże, bo droga S5 jest tam strasznie mocno obłożona i dodawanie jeszcze dodatkowego potoku ruchu na pewno by nie usprawniło tej komunikacji, ale chciałbym, aby od roku 2014 właśnie do 2020 w tej perspektywie załatwić problem Bydgoszczy w komunikacji wschód-zachód. Stąd dzisiaj przygotowujemy pewną koncepcję ulicy Grunwaldzkiej. Dlaczego to robimy? Gdy będzie budowana droga S5, inwestor, czyli generalna dyrekcja, za swoje środki buduje do granic miasta drogę w standardzie 2+2, więc musimy tego typu prace wykonać, choćby po to, aby generalna dyrekcja nie wybudowała drogi ekspresowej z jedną nitką tylko, która do niej dochodzi. Więc jeżeli to zrobimy, to aż do granic miasta, kilkaset metrów, wybuduje nam to połączenie generalna dyrekcja ze środków budżetu państwa. I chcielibyśmy, będziemy w tym standardzie już na węźle zachodnim. Dalej mamy wąskie gardło w okolicach Pesy. Nie wiem dlaczego, bo jeżdżę często tą trasą, gdzie przy ulicy Artyleryjskiej ten wiadukt ma tak naprawdę 3 pasy. Tam naprawdę trudno sobie wyobrazić. Nie wiem, jak drogowcy sobie z tym poradzą, czy jakie są plany. Znaczy, jakie plany są, wiem, ale są, uważam, niedobre. Zbudowanie dodatkowego wiaduktu z lewej czy z prawej strony to jest, tu nie chodzi nawet o koszt, ale o miejsce. Z jednej strony kosztem cmentarza, z drugiej strony kosztem PESY, która jest firmą tak znamienitą, że nie chciałbym być jej grabarzem, więc szkoda, że przy okazji budowy tej trasy dzisiaj nie dodano 5 metrów i byśmy mieli sprawę załatwioną już dawno. Dochodzimy do Gdańskiej. Od Gdańskiej dla odmiany w związku z realizacją, czy z planami realizacji centrum handlowego Makrum, inwestor czy właściciel tejże budowli wykona część prac związanych z modernizacją odcinka od Gdańskiej do Wyszyńskiego. W części to my zrobimy. Chcielibyśmy, aby ulica Kamienna była 2+2 i kwestia co po drugiej stronie, bo prawdę mówiąc, około 30, chyba 40 milionów, żeśmy się zastanawiali, kosztuje przebicie się tunelem pod torami w stronę ulicy Inwalidów, która by w pewnym sensie usprawniła ten ruch. I to jest jeden wariant, bądź drugi, gdzieś dojście do ulicy Armii Krajowej, ale to jest przed nami i
uczciwie mówię, że na pewno w ciągu 2-3 lat to nie zostanie zrealizowane, ale kierunek wschód-zachód jest priorytetem dla mnie. Kolejne pytanie od konkretnej osoby. Działając jako administrator wspólnot mieszkaniowych w Fordonie przy ulicy Wolnej 1, Wolnej 3, Osiedlowej 1, Osiedlowej 3, Osiedlowej 6 i 10, zwracam się z pytaniem o możliwość wykonania większej liczby miejsc parkingowych na terenie Fordonu, głównie przy ulicy Osiedlowej, ulicy Wyzwolenia i Piastowej. Duża liczba samochodów, mała ilość parkingów stwarza większe problemy mieszkańców osiedla. Problem parkingów jest oczywiście problemem wszystkich praktycznie dzielnic. Skąd on się wziął? Z tego, że kiedyś urbaniści nie przewidzieli, jak dużo będziemy mieli samochodów. Dzisiejsze plany zagospodarowania przestrzennego, jest z nami pani dyrektor, o, siedzi, przewidują, jeżeli tworzymy nowy plan, normę, jak się pomylę, proszę mi powiedzieć, 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie. Gdzieniegdzie na wyraźne prośby deweloperów można na jakieś ustępstwa, czy wiem, że kiedyś tak były ustępstwa do 1,2 miejsca. Czyli dzisiaj, wiedząc, że jedno mieszkanie generuje no niekiedy żaden samochód, niekiedy jeden, niekiedy dwa, niekiedy trzy, w planistyce mamy przyjętą zasadę 1,5 miejsca parkingowego. To oczywiście jest, podraża inwestycje, bo inwestor ma dzięki temu mniej, musi większą część terenu przeznaczyć na parking niż na budynek mieszkalny, ale po to, aby dzisiaj nie były te kłopoty, które są. Kiedyś te normy były znacznie mniejsze. Jako dziecko mieszkałem na Szerokiej 7, Wieżowiec 112 mieszkań, stały 3 samochody. No tak kiedyś było. Dzisiaj są inne czasy. Jak teraz ten problem rozwiązać? Spora, tak jak powiedziałem, mniej więcej pewnie 20%, może nieco więcej, a może nawet mniej, gruntów należy do miasta i w tym momencie spora część tych miejsc, gdzie dzisiaj parkingi są, mogły być, są własnością albo spółdzielni, albo wspólnot, gdzieniegdzie także oczywiście miasto. Pan prezydent Stefan Markowski, poprosiłem go o to, spotkał się już chyba z rok temu i ze spółdzielniami, i z deweloperami i powiedział, szukajcie miejsc, czy szukajmy miejsc dla organizowania parkingów. Jeżeli jest potrzebna do tego grunt miejski, proszę bardzo, nawet możemy nieodpłatnie, jeżeli to miałyby być nieodpłatne parkingi, możemy rozmawiać, szukać rozwiązań. I na przykład spółdzielnia, jak się nie mylę, Szwederowo, w tej chwili z takim projektem wygenerowania kilkuset miejsc parkingowych, w kilkunastu miejscach będzie się spotykać wkrótce, bo znowuż dylemat jest jeden, tak? Czy trawnik, czy budynek, czy parking. I przykładowo w niektórych obszarach, gdzie miały być parkingi, część mieszkańców protestuje, tych, co nie ma samochodów albo ma gdzie parkować, bo chcą mieć, aby był trawnik. Także ziemi nie rozciągniemy, to jest jedyne dobro, którego z roku na rok na ziemi ubywa, znaczy którego nie przybywa, to jest właśnie sama ziemia. Więc dzisiaj o tym myślimy i plany dbają o to, abyśmy nie mieli problemu z parkowaniem.